gorąco powitać przedstawicieli przede wszystkim Polskiej Partii Socjalistycznej, pana przewodniczącego Sierogorskiego, jak i grono jego współpracowników. Bardzo to jestem ja. Panie profesorze, szanowni państwo, nie ukrywam, że z ogromną satysfakcją i przyjemnością przyjechaliśmy do Piotrkowa. Mówię przyjechaliśmy, dlatego, bo nie ja jestem jedyny, który reprezentuje Polską Partię Socjalistyczną. Chciałbym zaprezentować dzisiaj państwu wystawę oryginalnych dokumentów, gdzie w przerwie kustosz wystawy pan dr Aleksy Piasta, jeżeli będziecie państwo zainteresowani, udzieli wszelkich informacji na ten temat. To są źródła oryginalne pochodzące z zasobu naszego archiwum, datowane od 1905 roku do 1948. Szanowni państwo, Piotrków Trybunalski jest miastem szczególnym. To, że jest miastem królewskim, to myślę wszyscy doskonale wiedzą, jest kolebką polskiego parlamentaryzmu również. Ale Piotrków Trybunalski ma bardzo bogatą tradycję socjalistyczną, lewicową. Dotyczy bardzo wybitnej postaci polskiego ruchu socjalistycznego, mianowicie Stefana Franciszka Sokoła, który przez wiele lat działał na terenie Gdyni. Starał się pokrótce ukazać sylwetkę Adama Krupnika w kontekście jego piotrkowskiego życia zawodowego. Nie można go nazwać epizodem, bowiem mówimy o okresie od roku 1919 do roku 1930 de facto. Grupa społeczna zawsze była to grupa ta, która chciała na czele DPS-u ludzi naprawdę wykształconych. To była nowa polska inteligencja, która kształtowała się w okresie. Obrona Kęto-Oksyjskiej od 19 września to piękny przykład właśnie działania tych ludzi, którzy stanęli w szeregach obrań. A dla przyrządzenia przyszłej Polski zgodnie z klasycznymi zasadami ustroju demokratycznego, z przyznaniem centralnego miejsca w systemie politycznym parlamentowi, była bardzo silnie zakorzeniona w sieci politycznej PPS, w zasadzie nie ma od samego początku jej istnienia. Działalności parlamentarnej. Jego biografowie często piszą, że był takim wybitnym działaczem parlamentarnym. I to dość nagminnie się spotykamy z takim właśnie stwierdzeniem. Pan Witek Spróbny urodził się 21 sierpnia 1892 roku w Krakowie. Oficjalnie był synem Izydora Kruchnika i Felicji Kruchnik z rodziny Stanów Nosów. Jednak wśród osób związanych z międzywojenną PPS wiadomo było, że był on naturalnym synem Felicji Kruchnik i Grażego Uderzyńskiego. Drodzy państwo, drodzy goście, na koniec naszej dzisiejszej konferencji naukowej chciałbym przybliżyć nam postać Zygmunta Zaremby, wielkiego socjalisty z Piotrkowa, socjalisty, który nieważne na którym froncie działał, czy samorządowym, parlamentarnym, czy potem na emigracji, do końca walczył o ideę socjalizmu demokratycznego. Przedstawiciel DPS-u i różnych innym niewymienionym, bo tutaj się wiele instytucji, wiele razów się złożyło na ten przebieg naszej konferencji. Dziękując wszystkim państwu za uwagę, zamykam dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo.